Witam wszystkich, Ultima Underworld 2. Jestem w jakimś miejscu. Zaraz. Tutaj jest pressure plate. Czy coś tu dało? Tak! Tutaj się otwarły kraty. No dobra. Czyli... Ja już myślałem, że będę tutaj musiał długo rozkminiać, co dalej zrobić. Chwila, zmieńcie muzykę, bo na przykład, kurde, nie zmieniło się. No dobra. Nie to, żeby była zła, ale po prostu mam ochotę na trochę bardziej cicho. To jest jakiś... Ojejku. Jakiś przełącznik w każdym razie. Okej, przeszedłem już pierwszy jakiś tam test niby. Bo tam to był Section 1, teraz Section 2. Equilibrium and non-local casualty. Nie wiem, o co chodzi. Okej. Czyli generalnie lód. A ja po lodzie mogę chodzić bardzo powoli. O, tak mogę zmienić muzykę. O, dostałem poziom 11, nie mam pojęcia za co. Generalnie... Nie wiem, co ma ten test tutaj, co dowodzi, czy... No w każdym razie, okej. O, uwaga, uważaj, awatar. Nie wiem, pozostaje mi tylko eksploracja tego miejsca. O nie, o nie. Dobra, zrobię to teraz na szybko, zobaczymy, może gdzieś trafię przypadkowo. Trafiłem prawie, odbij się. Kurde. Ciekawe, czy uda mi się tam trafić tak na farta. O. O, no, yeah, udał się. Uj, zatrzymaj się, świetnie. Coś tu jest. Różdżka po pierwsze. Nie to. Różdżka. Nie wiem, może się przydać. Jakiś lepszy miecz. A to jest magiczny ten miecz, który ja mam. A wiecie co? Za mnie sobie. Bo ten jest w lepszym stanie. I wydaje mi się, że będzie trochę lepszy mimo wszystko. Dlaczego ty jeszcze nie wiesz, co tam ten mój magiczny miecz, kurde, robił? To ja nie wiem. Jest przycisk, który nie mam pojęcia, co może robić, ale trzeba go wcisnąć, sprawdzić. No trudno. Nie gdzieś dalej idę. Próbuję gdzieś się dostać. O, nie wpadłem do wody. Wow. No dobra. Ty, skacz. Kurde. Trochę upierdliwe, no ale trudno. Trzeba będzie to jakoś przejść. Na razie nie wiem dokładnie, co w tym fragmencie mam zrobić. Wcisnąłem jakieś przyciski, tyle. Spróbuję odkryć. Odkrywać to miejsce trochę. Jak to na mapie wygląda w ogóle. Okej. Nie wiem, może ten przycisk na przykład otwiera kraty. Który jest tamtych krat wcześniejszych. O, tutaj przeskocz to. A ty. Kurde, matole. W sumie nie trzeba to. Nie trzeba tego przeskakiwać, można tam z drugiej strony. O, teraz będzie pływa, ja pierdzielę. No trudno. Ojejku. A przynajmniej mam nowy miecz. Zawsze coś. Pozytywnego. Nie? Tak, teraz jak... Zrobię tam wślizg. Okej. Spróbuję tak sobie... Tam. Zobaczymy, co to będzie. O. Nie. No nie po to, kurde, się tak męczę. Jeszcze raz. Teraz zrobię tak ze skokiem. O nie. Durne z mojej strony. To teraz powoli. Dobra, zrobię to powoli.
Może jest jakiś czar, który pozwala chodzić szybko po lodzie, albo nie wiem. W sumie chodzenie po wodzie. To by mógł tutaj pomóc, ale nie chce mi się. Poza tym mam mało many. Wolę zostawić sobie. Może być bardziej przydatna w przyszłości. Nigdy nie wiadomo. No i gdzie to mnie zaprowadzi, co? Nic. Ej, ty. Nie ślizgaj się tak. Tu coś jest. O, tam są drzwi, jakby. Tak, to może pewnie ten przycisk otwiera te drzwi. Tam jeśli... Zaraz. Okej, czyli generalnie tu w sumie nic. Nie ma? Naprawdę? A, się odbił genialnie. Tam, jest tam. O kurczę, a czy to jest cały czas samo pomieszczenie? No, nie, czyli gdzieś dalej dotarłem, okej. No to spoko. No, ślizgam się, no dobra, nie będzie. Mam nadzieję, że nie wpadnę, kurde. Okej, zatrzymał się. No tutaj znowu coś jest. No ale tu nie no. Czy jakiś teleport chociaż? Damn it. O, co tu się będzie działo w tym świecie, to ja nie wiem. O, świetnie, tu gdzieś trafiłem. Ej, stój. Yeah! Oj. O, moment, to jest section 2, part 2, czyli... A, chcę sprawdzić, co jest tam dalej. Czy część druga części drugiej, jakby. Czy to coś jest? Coś tam jest, moment. Plecak, stój. O, jest, świetnie. Czy podniesiesz? Tego mi było trzeba. Właśnie jakieś nowe rzeczy? Stop. Jabłko to sobie może zjeść. Generalnie nic ciekawego. Ale ja lubię odkrywać nowe przedmioty. Zawsze jest nadzieja na jakieś tam napoje albo inne magiczne rzeczy. No. Uciszyłem trochę muzykę. I będzie część druga B. Synchronizacja. Tak to było napisane. Czyli w sumie chyba nic strasznie trudnego, wystarczy przebiec to. Nie da się uderzyć. No, zjeżdżaj. A, kurde, nie udało się. Różdżka, tam będzie. Au, ci chyba oberwałem. Au, teraz to było widać. Chcę na różdżkę. Gdzie ta różdżka? Ej, gdzie ona jest, kurde? A ja jeszcze nie znalazłem. Tu jest. Chodź tu. Nie, czaszka, różdżka. Yeah, mam. Dobra, mogę zlecieć tu. O! Udało się. Wyjście. No dobra. Kolejna magiczna różdżka, która nie wiem co robi. Jeszcze jedna magiczna różdżka, ja pierdzielę. Część trzecia. Psychokineza i... Terraformowanie. I jeszcze jedna różdżka. Ja pierdzielę. Te różdżki mogą mieć tutaj jakieś wyjątkowe znaczenie w tych miejscach. Akurat tak samo jak było w części pierwszej. Było takie miejsce. Tu jest sekretne drzwi. Gdzieś tu są. Nie? No, tak wygląda. Off. Man, to będzie upierdliwe. A pewnie tutaj nie można czarować. Muszę się napić. Sorry. A w sumie to już jest prawie 10 minut, więc zrobię sobie przerwę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Ultimate Underworld 2. Na razie.